Witajcie na Kronikach Odchodzenia od Rozumu. Ja nazywam się Katarzyna Szumlewicz, a ze mną jest... Bojan Stanisławski. Dzień dobry. Nagrywamy ten odcinek 8 lutego, w związku z czym prawdopodobnie przedstawimy go Wam w okolicach walentynek, ale nie będziemy tym razem mówić o miłości, natomiast porozmawiamy o zazdrości. Zazdrość, o ile w stosunkach między ludźmi zazdrość wcale o miłości nie świadczy, o tyle w stosunkach społecznych zazdrość wcale nie świadczy o lewicowości. I ten temat chcielibyśmy dzisiaj poruszyć. Jest to też odpowiedź na Wasze pytania związane z tym, no po której stronie my stoimy? Uciskanych czy uciskających, tak? Czy my jesteśmy gdzieś po środku, czy my jesteśmy po stronie jakiejś hierarchii? No wielokrotnie dawaliśmy Wam do zrozumienia, że hierarchia to nie jest nasz świat. Poza takimi hierarchiami jak rodzice i dzieci, które to hierarchie są na korzyść dzieci. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o to zaangażowanie społeczne czy działania społeczne, jesteśmy po stronie tych, którzy są na dole, ale nie po stronie każdej jakby uczuciowej, nie każdego uczucia, czy nie każdej emocji, czy nie każdej myśli, która się na tym dole rodzi, czy która towarzyszy jakiemuś obalaniu jakiegoś porządku opartego na nierówności. Tak, no ja uważam, że to jest temat w ogóle bardzo, bardzo szeroki. Prawdopodobnie nie jest to pierwszy, przepraszam, to być może jest pierwszy, ale na pewno nie jest ostatni odcinek, który poświęcimy tym właśnie zagadnieniom z tego obszaru, to znaczy w jaki sposób polityka w ogóle i proces polityczny, proces historyczny może być przełamywany przez różnego rodzaju konglomeraty emocji. Wydaje mi się, że tutaj trzeba wprowadzić pewne takie zasadnicze rozróżnienie i znowu, no tu musimy się odwołać do tego, co nam ciągle zarzucają, to znaczy my jesteśmy przeciwko emocjom, my chcemy emocje wyrugować, my chcemy, żeby emocje zostały w pełni podporządkowane jakimś intelektualnym procesom i że wszyscy muszą być tak ćwiczenie intelektualnie, żeby te emocje mogli tam, no emocje jak emocje, ale żeby reakcje mogli kontrolować bezwzględnie. I my oczywiście nie reprezentujemy takiej postawy. Po pierwsze byłaby to postawa strasznie idealistyczna, bo nie ma takiej możliwości. To znaczy emocje są rzeczywiście, pochodzą z tego świata, z tego obszaru, zbioru, powiedzmy, no działań, zjawisk właściwie, które no nie są racjonalne i nie, bardzo rzadko się je da racjonalnie wyjaśnić. Niektóre, owszem, tak. Zwłaszcza jeżeli chodzi o zbiorowe emocje. Natomiast jeżeli chodzi o indywidualne, no to nie. I my nie tylko nie jesteśmy za tym, żeby je tutaj zakuć albo związać jakimś takim kaftanem bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie, jesteśmy za tym, żeby je w sposób dojrzały obsługiwać. No to nie znaczy, że można tutaj sobie, że jest wolna Amerykanka i każdy pod wpływem jakiejś emocji może robić co chce i dlatego, że jest emocja i dlatego, że ono są wrażliwe, no to cały świat musi to konsumować bez żadnych uwag. Więc to wprowadzam taki disclaimer na sam początek, jak zawsze, jak często to robię, dlatego, że w tym naszym kontekście wydaje mi się to szczególnie istotne. Natomiast tak, nie oznacza to również i nigdy nie oznaczało i nigdy my tak nie powiedzieliśmy, że jesteśmy za tym, żeby emocje, żeby całą politykę, to znaczy przestrzeń publiczną, politykę odrzeć kompletnie ze wszystkich emocji. Wręcz przeciwnie, ja pamiętam odcinek, zresztą, w którym ty referowałeś ten temat, uważam bardzo kompetentnie, że nauki humanistyczne jako takie, jak w ogóle korpus pewien no, intelektualny, wprowadzają coś, co ty nazwałeś wtedy sumieniem w ogóle nauki. No i że sumienie jest bardzo ważne i sumienie jest czymś, co jednak się odwołuje bardzo intymnie do emocji, dlatego że tutaj człowiek sam rozlicza ze sobą różne rzeczy. No i to można robić kolektywnie, można robić indywidualnie. No i to, chociażby to, co ty wtedy powiedziałaś, świadczy jednoznacznie o tym, że my jesteśmy za uwzględnianiem emocji, tylko jesteśmy za tym, żeby je w jakiś sposób zrównoważony i właśnie dojrzały obsługiwać. Kolektywne i indywidualne. I teraz jeżeli chodzi o te... I mało tego, jesteśmy nawet za tym, żeby je angażować, bo przecież my absolutnie popieramy to, żeby politycy, organizacje, stronnictwa, struktury, nieformalne grupy inspirowały swoich członków, swoich jakichś potencjalnych wyborców popierających czy coś takiego. I mało tego, nawet ja utyskuję często, że tego nie widzę, że nikt mnie nie inspiruje, nie ma tutaj żadnej, wiesz, organizacji, zwłaszcza już na lewicy, na której mógłbym zawiesić swoją uwagę na czas dłuższy niż 30 sekund. No ale jestem za tym, żeby angażować emocje. Przecież wszystkie wielkie ruchy społeczne, które powstały gdzieś pod auspicjami, powiedzmy, jakichś tam ideologii lewicowych albo wyrosłych z lewicy, albo liderów, którzy z tego ruchu wyrośli, nawet jeżeli gdzieś tam przeszli potem na ciemną stronę historii, to ewidentnie tutaj emocje odgrywały jakąś rolę, no, której nie można zanegować, nie trzeba negować, trzeba umieć je uwzględnić. Zresztą
to się też odwołuje do tego pomysłu, pojęcia w ogóle, które dzisiaj zostało kompletnie jakoś tak no, zaniedbane intelektualnie, że się tak wyrażę. Czyli pojęcie populizmu, no, które nagle tutaj się stało jakimś takim pojęciem strasznie brudnym i w ogóle, albo przynajmniej co najmniej kontrowersyjnym. Nawet lewica się kłóci o to, czy trzeba być populistycznym, czy nie trzeba być populistycznym, chociaż wiadomo, że historia lewicy w zasadzie ta, gdzie można mówić o sukcesach, opiera się na wielkich, masowych, robotniczych, populistycznych właśnie partiach. No ale w epoce menedżerializmu tego, powiedzmy, technokracji i tych wszystkich takich trendów, które się rozwinęły w ciągu ostatnich dekad, no to z tego uczyniono to, co właśnie uczyniono. Niemniej, trzeba tutaj uczciwie, moim zdaniem, rozliczyć tę sytuację w naszym sumieniu jako lewicy. Ja przynajmniej cały czas się poczuwam do tego zasadniczego nurtu, do tego klasycznego, który został gdzieś tam wytworzony w XIX wieku, uporządkowany przez Marksa, Engelsa i przez późniejszych praktyków ruchu robotniczego, mam na myśli i oczywiście no wszystkich, no już tam nie będę wymieniał, Lenina, Trockiego, Róże, Luksemburg i tak dalej. Wszystkich tych klasyków w każdym razie. Ja się do nich chętnie odwołuję i uważam, że te wszystkie pomysły na wymyślanie tam, nie wiem, socjalizmu w XXI, XXI wieku, to w dużej mierze, nie twierdzę, że nie należy tam reformować tej doktryny, natomiast to jest wymyślanie, to próba ponownego wymyślenia koła. I teraz tak, spójrzmy na praktykę tego. Wydaje mi się, że właśnie w kontekście tych pytań, które zostały postawione, często bywały stawiane w komentarzach pod naszymi produkcjami, no, co my właśnie sądzimy na temat tego elementu resentymentalnego, jeżeli chodzi w ogóle o praktykę polityczną lewicy, no bo tutaj mamy, dlatego że mamy prawicę, która często zarzuca, że lewica to się kieruje zazdrością, chce, żeby tu zabrać tym wszystkim, którzy mają za dużo i tak dalej. I ja muszę uczciwie zupełnie powiedzieć, jako uczciwy marksista, muszę powiedzieć, że to nie zawsze jest dalekie od prawdy. I były takie okresy w historii, lewicy, które obfitowały w różnego rodzaju ekscesy, które były wywołane właśnie nadmierną emocjonalnością ruchu. I my jesteśmy przeciwko ekscesom. Czy nie wiem, wiesz co, tutaj chyba nie do końca wychodzimy z takiego samego punktu wyjścia. To tego nie będę tutaj jakoś tak bardzo rozważać, natomiast o co chodzi? Nie wiem, czy taki kult zabrać tym, którym się dobrze powodzi, czy on jest tylko emocyjkowy, czy jest w nim coś więcej. Ja mam też trochę bardziej zniuansowany stosunek do lewicy niż ty. I no ale to zostawmy. Natomiast co do czegoś takiego, no właśnie tej emocji zazdrości, czy też jak to Nietzsche mówił, resentymentu. Chińczycy, choroba czerwonych oczu. Choroba czerwonych oczu. No tutaj taka bardzo, bardzo podobny spór jest w ruchu feministycznym. Czy na przykład ofiary mają zawsze rację? Czy z bycia ofiarą wynika racja? Czy ofierze się coś należy? Coś od tego, z którym ona jest nierówna. I to jest bardzo dobre pytanie, bo no ja napisałam doktorat o emancypacji. On się zaczyna od XVIII wieku. Tutaj mamy takie pytanie, co jest jakby celem emancypacji? Celem emancypacji nie jest zabrać komuś coś, żeby to teraz było własnością tego kogoś, kto tego nie miał. I żeby on mógł uprawiać tę jakąś taką patologię. Tak, tylko chodzi o to, żeby była równość, a najlepiej taka ślepa równość. I to się pojawia w każdym ruchu emancypacyjnym. Ja teraz przeczytałam taką ciekawą książkę Thomasa Sowella na temat czarnych w Stanach Zjednoczonych. On sam jest czarny i on pokazuje, w jakim sensie jakiś taki dyskurs, który pewnie znacie, że na przykład wszyscy biali ludzie mają biały przywilej. No w związku z czym są opresorami. Trzeba ich jakoś ukarać, powinni się wstydzić, powinni posypać głowę popiołem. I Thomas Sowell mówi, że on w ogóle tego nie chce od białych ludzi. W ogóle mu jest to niepotrzebne, w ogóle, w najmniejszym stopniu. Nie, bo to jest znowu pytanie, które takie terapeutyczne, może co ci to załatwia? Co ci to załatwia, tak. No więc tutaj jakby to uczucie jakiejś zazdrości, zawiści, jakiejś pretensji, jakiejś chęci odebrania, no jeżeli ktoś ma na przykład jakąś nieprzebraną fortunę, jest w jakimś sensie naturalne, ale robić z niego teorię polityczną jest niebezpieczne, ponieważ ewoluuje w przemoc.
I tak było w rewolucji francuskiej. No i tak no, możesz opowiedzieć dalej te... Jasne, wiesz co, wydaje mi się, że tak, że to spróbujmy przejść do tej kwestii właśnie wiktymologii, ale oprzyjmy się najpierw na kwestiach takich bardziej bezpośrednio łączących może tę kwestię, tę, którą ja nazywam trochę tak właśnie, no powiedzmy lekceważącą emocyjkowatością. I gdy mówię o emocjikach, to nie mam na myśli autentycznych jakichś emocji, które należy, z którymi należy no, pracować, tylko mam na myśli właśnie ekscesy. Dlatego, tak, dlatego w ten taki sobie tutaj roboczy termin ukułem i od czasu do czasu się do niego odwołuję. Mówiliśmy na poprzednim, podczas poprzedniego naszego nagrania, podczas poprzedniej rozmowy, że Tomasz Mazur, polski filozof, który się zauważa za takiego neostoika, czy tam jakąś awangardę tego polskiego neostoicyzmu, to on z kolei mówił o emocjoholizmie. Można, być może to jest trochę bardziej elegancko sformułowane. Jednak no, zwłaszcza okres, takie okresy w historii, bo jeżeli to przełamać przez jakąś historiografię, gdzie lewica odegrała rzeczywiście jakąś poważną rolę, no to musimy spojrzeć oczywiście na te dokonania, no, które są oznaczone. No. Właśnie w historiografii mam na myśli na przykład Wielką Socjalistyczną Rewolucję Październikową. To jest, a zaraz możemy porozmawiać też oczywiście o rewolucji francuskiej, ona właściwie jest no, na tej osi czasu wcześniej. Natomiast ten przykład mi przyszedł do głowy, bo jest najbardziej symboliczny. No i ten proces rewolucyjny, który zaczął się oczywiście wcześniej dużo i tam była rewolucja w 1905 roku jeszcze, no już nie będę tego tutaj wszystkiego opowiadał, bo nie ma na to czasu. Natomiast no, charakteryzował się bardzo, bardzo drastycznym zwiększeniem kolektywnych emocji. No i te kolektywne emocje, one oczywiście no, były inspirujące, odegrały olbrzymią rolę i skłoniły ludzi, to jest właśnie w nich wartościowe, że skłoniły ludzi do wielkich poświęceń na rzecz wspólnego celu. I to jest emocja, której absolutnie nie tyle nie można lekceważyć, co należy ją właśnie docenić. To jest i jest wyjątkowo ważne, moim zdaniem, to, że udało się to skoncentrować, ten proces udało się skoncentrować na tyle, żeby jedna partia, jedna masowa, wielka organizacja, ale mogła jednak olbrzymie społeczeństwo, bardzo podzielone, znaczy podzielone, no, różnorodne, kulturowo, pod wieloma różnymi względami, rozsiane na wielkim obszarze, no, które znajdowało się jeszcze w okresie, no, może nie wspólnoty pierwotnej, ale na pewno nie było to społeczeństwo zaawansowanego kapitalizmu. Więc udało się ten proces przeprowadzić i udało się zwyciężyć. No to była jednak, no, już nie, jeżeli ktoś nie jest dobrze zaznajomiony z tym, jakiego rodzaju właśnie emocje polityczne temu wszystkiemu towarzyszyły, to polecam taką książkę 10 dni, które wstrząsnęły światem. To tam jest bardzo, to jest takie krótkie kompendium właśnie, które łatwo przyswoić, łatwo się czyta i tam nie jest tak bardzo zniuansowane politycznie, żeby to jakoś komuś miała stwarzać ta lektura no, jakąś trudność. No i teraz tak, Lenin i Trocki, którzy stanęli na czele tego interesu, popełnili kilka bardzo poważnych błędów. Do niektórych się przyznali, niektóre zostały później rozliczone przez ich, powiedzmy, spadkobierców ideologicznych, a niektóre są do dzisiaj niestety zamiatane pod dywan. I to moim zdaniem jest jeden z wielkich problemów lewicy. Lewica ma straszny jakiś kłopot z tym, żeby rozliczać własne błędy i w ogóle się ich bardzo boi. I nawet teraz, no już rozmawialiśmy o tym na pierwszych czy drugich kronikach odchodzenia od rozumu, że teraz 30 lat po upadku tych dwóch wielkich projektów lewicowych, to znaczy tego radzieckiego i powiedzmy socjaldemokratycznego, zachodniego, w ogóle wszyscy jak na wszelki wypadek o tym nie gadajmy. Po prostu tu zajmijmy się, są płcie, jakieś inne rzeczy, no, jest się czym bawić, a to zostawmy, niech tam się akademicy marksiści najlepiej tym zajmują. No i potem oczywiście z tego wszystkiego powstaje taki pomysł na to, że jak akademicy marksiści, nie umówiąc niczego akademickim marksistom oczywiście, ale że jak oni tak bardzo dobre książki na ten temat napiszą, to wtedy jakoś tak zaklniemy tę rzeczywistość i wszystko, ja będzie... Nie, ja jestem jednak trochę za tymi dobrymi książkami. Ja też jestem za dobrymi książkami, bezwzględnie jestem, tylko po prostu nie uważam, że mają aż taką sprawczą rolę, jak niektórzy liderzy lewicy próbują im przypisać i zwalniając się tym samym z odpowiedzialności za budowanie ruchu. To w tym sensie chciałem to powiedzieć, absolutnie jestem za dobrymi książkami i reklamuję chętnie dobre książki. I teraz tak, jedna z rzeczy, która jest moim zdaniem niesamowicie ważna, która się wydarzyła zaraz po rewolucji październikowej, zaraz po powiedzmy zwycięstwie, no na początku 1918 roku, zanim jeszcze rozgorzała wojna domowa, której, nawiasem mówiąc, ja stawiam tezę tutaj i chętnie podejmę na ten temat debatę może na innym kanale, bo to nie jest dlatego, że można było tej wojny uniknąć, ale tego nie zrobiono. Druga rzecz to jest właśnie kwestia, żeby dać upust emocjom. Co wtedy zrobiono? Otóż wprowadzono taką akcję ogólną, prawda, nie wiem, krajową, no, grab zagrabione. I to było zapowiadane już wcześniej. No i jak to się skończyło? Co spowodowała akcja grab zagrabione? Bo już par sześć, że spowodowało oczywiście, że upust zazdrości, strasznych patologii, jeden sąsiad, drugiego, kto miał dwie krowy, siedem osłów, osiem tam, nie wiem, koni, zaprzęgów czy czegoś innego. No to doszło do straszliwej degrengolady i
Co ta degrengolada spowodowała? Otóż spowodowała konieczność utworzenia CK. To stąd się to wzięło, które później się przerodziło w NKWD i stało się jedną z tych zbrojnym ramieniem, powiedzmy, totalitarnej. Znaczy, wiesz co, tak, to jest trafne, co mówisz. No, samo to hasło budzi właśnie dużą podejrzliwość. Natomiast ja myślę, że tutaj jakiś błąd był już wcześniej i też nie będę bardzo tego rozwijała, ale to przekonanie, że, no bo rewolucja była w Rosji, czyli w kraju właśnie takim niezaawansowanym, jak powiedzmy Anglia, w której Marx początkowo chciał tę rewolucję zrobić. No i tutaj Marx miał taką dużą wiarę w to, że ludzie gnani tym słusznym gniewem, tym takim przekonaniem, że oni tu pracują, a nic za to nie dostają, że ludzie jakby stworzą wychowanie czy kulturę z samych tych emocji. A nie. Nie. Właśnie nie. I tutaj Marx miał takie przekonanie, że sama rewolucja wychowa ludzi. No ale nie wziął pod uwagę, że rewolucja może wychować ludzi też źle. Mogą im przyjść takie pomysły właśnie do głowy, że teraz kontynuujemy to w rewolucji, co miało być jednorazowe, czyli agresję, przemoc. Takie rzeczy. No tak. Nie. I to moim zdaniem jest kwestia pewnych takich pierwotnych niedoskonałości tej doktryny, którą, tak jak powiedziałem, uporządkowali Marx i Engels i później ją rozwijali oczywiście dalej klasycy różni. Ale problem, który ja dostrzegam właśnie w tym, że lewica tak się niechętnie do tych błędów, się strasznie ich jakoś boi, to jest to, że wiesz, no pisze się coraz więcej książek, pisze się, wiesz, coraz więcej różnych analitycznych artykułów i to bardzo dobrze, tylko problem polega na tym, że bardzo mała część z nich dotyczy tych spraw, które naprawdę poszły źle. A są takie opracowania, bo drugim przykładem, który chętnie przywołam w tym kontekście, ponieważ wydaje mi się również bardzo symboliczny, jest rewolucja kulturalna w Chinach, która była gigantycznym błędem, która była oparta również na strasznym resentymencie i to jeszcze był taki resentyment, który włączał takie elementy jakiegoś autoponiżenia, bo tam, wiesz, to ci najbliżsi towarzysze Mao, no to właśnie mówili, że trzeba ludziom przystawiać karabiny do głów, bo inaczej tylko jeden Chińczyk pośród 20 w jednym pokoju będzie spał na łóżku, nawet jeśli łóżek będzie 100, a wszyscy będą spali pod nim. No i wiesz, jest tutaj coś takiego, znaczy nie jest to kompletnie nielogiczne, ale nie jest to dobre załatwienie sprawy, bo to kosztowało życie, no po prostu to były miliony ofiar rewolucji kulturalnej. Tylko że dzisiaj, i to warto też uwzględnić, poważne organizacje komunistyczne, i mam na myśli poważne, to są takie, możecie sobie myśleć o nich co chcecie, mam na myśli organizacje, które naprawdę mają władzę albo jakiś udział we władzy. Taką organizacją jest Komunistyczna Partia Chin. To jest partia, która wydała na ten temat mnóstwo dokumentów, opracowań naukowych, politycznych i dziennikarskich, i publicystycznych, gdzie jednoznacznie się stwierdza, że to był absolutny, totalny, ciężki błąd, do którego nigdy nie można się odwoływać jako przykładu prawidłowego postępowania organizacji rewolucyjnej, socjalistycznej, czy jaka by ona nie była. Więc wiesz, no mamy tutaj pewną taką bańkę, no ona jest wielka, bo tam miliard ludzi ponad żyje, ale to jest jednak bańka, to nie wychodzi gdzieś dalej. Nie słyszałem, żeby jakiś polski marksista, komunista, socjalista, socjaldemokrata, no już tam o Razemicie nie będę mówił, ale żeby przeczytał coś takiego i powiedział, o słuchajcie, natknąłem się na takie czy inne ciekawe opracowanie. Ale wróćmy, i może ty zechcesz właśnie tutaj powiedzieć coś na ten temat, wróćmy do rewolucji francuskiej, bo to się właściwie, no tam się zaczyna lewica, tak? Posłowie lewicowi usiedli po lewej stronie, nazywano ich gruszystami wtedy, bo to francuskie... Nie, ale nie tylko lewicowi, wszyscy ci, którzy byli wcześniejszemu porządkowi feudalnemu. Czyli liberałowie też byli na lewicy, ja to często podkreślam w ogóle. No tutaj, no jeżeli chodzi o rewolucję, no to tak zwane, no mamy takie przysłowie, że rewolucja pożera własne dzieci, no to właśnie rewolucja francuska wprowadziła tę zasadę za pomocą gilotyny i na gilotynie, poza tym, że zginęli królowie, rodziny królewskie, to zginęli sami rewolucjoniści. Tak. Na przykład mój ulubiony Jean-Antoine de Condorcet, on nie zginął na gilotynie i on nie zginął w czasie rewolucji, tylko po, ale w wyniku właśnie tego takiego bratobójczego, czy nie wiem jak to nazwać, do przekonania, że jeżeli ktoś ma o milimetr inne poglądy, to trzeba go pozbawić życia, nie mówiąc o tym, że no już wtedy to się zaczęło, to co na lewicy stanowi poważny problem, czyli tropienie uprzywilejowane. Tak. I to tropienie uprzywilejowania nie w postaci arystokraty, który ma władzę nad życiem dziesiątek tysięcy ludzi pracujących na niego,
tylko przywilej polegający na tym, że ktoś jest no, za jakimś o milimetr innym projektem politycznym. Mhm. No i tutaj ta emocja, no zresztą na ten temat się nawet teatr wypowiadał, no jest kilka wspaniałych sztuk, no na przykład jest Danton sfilmowany przez Wajdę. I to są, no bo to jest właśnie bardzo ciekawy czas, który pokazuje bardzo ciekawy stan emocji. Właśnie takich, że tutaj jest bardzo duże niebezpieczeństwo pójścia złą drogą, w związku z czym ten jakby ten stan emocji się, no mówiąc tak psychologicznie, dzisiaj tak wchodzi w bardzo duży stres, w bardzo dużą taką doniosłość i popełniane są błędy, no choć nie wiem, no jak mówię błędy, no to nie znaczy, że ja bym stanęła na czele rewolucji francuskiej i ją poprowadziła dobrze. No tylko, tak, nie ma kursu dla, wiesz, nie było wtedy dla początkujących i zaawansowanych rewolucjonistów. Nie ma. Ale... A już mogłyby być. Ale pamiętam, że kiedyś jako nastolatka przy jakimś swoim pierwszym czy drugim upiciu się byłam wolnością prowadzącą lud na barykady. Przypominam. Każdy ma takie. No. Ja kiedyś z kolegami, znaczy stowarzyszeniem, przepraszam, też właśnie w podobnych okolicznościach, no to obłożyliśmy sankcjami rząd Stanów Zjednoczonych. To też tak. Udało nam się. Jednogłośnie. Tak jest. No więc tutaj są różne, mamy różne takie doświadczenia, ale tutaj taki stan emocji, że się tak naprawdę w tej historii zmienia kurs historii, to temu towarzyszy bardzo duża właśnie taka doniosłość, podniosłość i praktycznie nieunikniona agresywność, taka człowiek się czuje uprawniony do czegoś, do czego by nie czuł się uprawniony bez tej aureoli z historii. Tak. I tutaj no to, że rewolucja francuska rozwijała się w taką stronę, z jednej strony pożerała te własne dzieci, z drugiej strony dokonała rzezi w Wandei. To jest ulubiony przykład. Prawicy, tak. To były takie jakby naddatki przemocy, która tak się rozpędziła, że nie można było jej już skontrolować. No to można porównać do jakiejś takiej rzeki, która wylała z brzegów, z której już się nie ma nad tym kontroli. I to jest też niebezpieczeństwo populizmu, ponieważ populizmem często są nazywane zupełnie normalne postulaty, żeby ludzie na przykład, którzy nie mają co jeść, albo nie mają gdzie spać, albo ich dzieci nie mają do niczego praw w porównaniu do dzieci jakiejś innej grupy, że oni tego chcą. Mhm. I oni to mówią bardzo prosto. No, dlaczego tak ma być? No i to jest często zwane populizmem, natomiast to nie jest populizmem. Za to, kiedy już się pojawiają takie wizje, że ta jakaś grupa jakoś tam wyżej, że ta grupa jest do wybicia, do... Ale oczywiście ja się z tobą zgadzam, że jeżeli się pojawiają tego rodzaju wskazówki, to znaczy, że kogoś się tak, nie wiem, dyskursywnie odziera z godności, żeby potem dać przyzwolenie na to, żeby go odrzeć z jakiejś godności w sensie praktycznym, w trakcie jakiegoś zrywu albo jakiejś rewolucji, upokorzyć, poniżyć właśnie tak. Znaczy odebrać mu jakąś tę część przyrodzoną godność człowiekowi, nie wiem, humanistyczną, jak to tam kto niech sobie chce nazywa, ale to jest rzeczywiście niebezpieczne. Natomiast ja nie mam takiego przekonania, czy można odpowiedzialnie mówić o tym, że to jest główna populistyczna taka, że tu jest główny ciężar taki intelektualny, czy polityczny, czy właśnie emocjonalny nawet populizmu, bo ja osobiście zawsze traktowałem populizm jako zbiór pewnych rzeczy, które są związane z, które przełamują emocje i politykę przez siebie wzajemnie. I wydaje mi się, że są, wiesz, takie dyskursy populistyczne, które są potrzebne do tego, żeby ludzie zaczęli odzyskiwać wiarę i sens w to, że mają jakąś podmiotowość i mogą ją sobie wywalczyć. Żeby się tak obudzili. Tak, żeby się jakoś obudzili. I one rzeczywiście często włączają jakieś tam, wiesz, wywrzaskiwanie, gdzie to są złodzieje, wiesz, tam gdzie są nasze pieniądze i tak dalej. I to oczywiście odpowiedzialny lider musi jakoś zważyć, z tym się zgadzam. Żeby móc potem ten ruch jakoś odpowiedzialnie prowadzić politycznie. Natomiast
Natomiast bardzo często jest tak, że populistyczne są również głupawe takie postulaty. I to nie chodzi mi nawet o postulaty związane z przemocą, tylko takie głupawe, które niby nie są populistyczne. Znaczy, dzisiejszy główny nurt nie nazywa tego populizmem, ale no, opowieści prawicy na przykład o tym, że najgorsze to są podatki, bo podatki, jak gdy nie będziesz płacił podatków, to ci więcej zostanie w kieszeni. Takie głupie populistyczne gadanie właśnie. I to jest populizm taki tani, bazarowy, połączony z jakąś demagogią, który moim zdaniem niestety jest bardzo obecny w ogóle w głównym nurcie. Znaczy on jest bardzo demagogiczny i właśnie bardzo populistyczny, ale w taki głupi sposób. W taki właśnie nieinspirujący, tylko w taki jakiś okłamujący ludzi, dający im jakąś taką bardzo, bardzo szybką do doraźnego skonsumowania pożywkę. No tak, no logicznie, tak zupełnie logicznie biorąc, to w doraźnym rozrachunku, no to jeśli nie zapłacę 19% podatku dochodowego, no to będę miał 19% więcej, ale już nie myślę o tym, co się stanie, jak będzie wyglądał instytucjonalny czy jakikolwiek inny porządek państwa, gdy te 19% wszyscy zostaną z tymi 19%. Znaczy, nie, no, tutaj powiedzieć trzeba szczerze, że libertarianizm, ja się z libertarianizmem nie zgadzam, ale on ma solidną filozofię. Oni tam mówią, że jeżeli tych podatków się nie będzie płaciło, no to te rzeczy, na które by się płaciło podatki, to ci ludzie, którzy zarobią, no to oni sami je ufundują, czy jakieś takie rzeczy. No i tutaj najważniejszym pytaniem zadawanym libertarianizmowi nie jest kwestia nawet opodatkowania, tylko jest kwestia nierówności, że te nierówności będą bardzo rosnąć, jeżeli się nie wprowadzi żadnej regulacji. No i tutaj liberałowie, na przykład John Rawls, też się temu sprzeciwiali, temu skrajnemu skrzydłu, mówiąc, że jeżeli mamy do porównania jakieś porządki społeczne i mamy taki porządek, w którym 1/5 na górze jest zupełnie jakiś totalny rozłam między 1/5 na dole, to nie jest dobry liberalny porządek. Czyli tutaj to też liberalizm też to problematyzuje, tę kwestię, czy bardzo duża nierówność opłaca się, no nawet tym, którzy mają pieniądze. Bardzo duża nierówność, no to jest bardzo duża przestępczość. Bardzo duża nierówność to jest bardzo duża, no na przykład jakiś taki odpad w sensie, że ludzie częściej chorują. No, tutaj... Częściej zapadają na depresję, przepraszam. Tak, ale tutaj był taki problem, że w Anglii na przykład bardzo długo dyskutowali, zanim wprowadzono kanalizację do dzielnicy Londynu, a Londyn był najbardziej zaawansowanym miastem w ogóle na świecie. I wprowadzono tą kanalizację do takiej najgorszej dzielnicy. Nie pamiętam w tym momencie jej nazwy, ale ona wcześniej po prostu generowała no, choroby zakaźne. Bo to było no, te ekskrementy, tak jak w wyobraźni naszych hejterów, ulicą płynęły, no więc ci ludzie chorowali od dzieciństwa. Tak, i tutaj właśnie... Dobrze, że nie można powąchać tych komentarzy naszych hejterów. I tutaj właśnie był ten problem nierówności, więc za tymi postulatami, żeby płacić niższe podatki lub żeby w ogóle nie płacić podatków, albo płacić tylko na jakieś rzeczy typu armia, policja, więzienie. Tak, żeby właśnie tak, żeby nie było przestępczości. Tak, to za nimi stoją jakieś argumenty i stoją jakieś kontrargumenty. Jeżeli chodzi o populizm, ja się też zajmowałam faszyzmem. To brzmi trochę dziwnie, bo w tym momencie faszyzmem stało się wszystko i ja się już w ogóle trochę boję na ten temat wypowiadać, ale analizowałam tę emocjonalność, która stoi za faszyzmem. Ona też jest populistyczna. Ale ona też się do wiktymologii bardzo odwołuje. Ona też się właśnie bardzo odwołuje do wiktymologii i mówiąc tak psychologicznie, ta faszystowska wiktymologia polega na tym, że się uważa, że się używa projekcji. Czyli tak. Uważa się za ofiarę kogoś, czyją ofiarą po prostu się nie jest. Tak, tak. I to bardzo dobrze opisał, nawiasem mówiąc, bułgarski komunista Georgi Dimitrow w swoim opracowaniu faszyzmu, ale dokończ, przepraszam, chciałem to wtrącić, bo zależy mi. To bardzo ciekawe, bo ja tego nie znam. Ja analizowałam taką trójkę, znaczy jeden był filozofem, drugi był socjologiem i była pedagog. Alice Miller zajmowała się pedagogiką i no, zrobiłam takie kombo, też jest do przeczytania, tekst mój na ten temat mogę w komentarzach wrzucić link do niego.
że no, oni się zajmowali wszyscy emocjami, które stoją u podstawy faszyzmu. I te emocje to była głównie właśnie taka projekcja, że człowiek był, jakoś czuł się pokrzywdzony. Czy to na poziomie ekonomicznym, no tam Niemcy, Austriacy czuli się ofiarami sankcji po pierwszej wojnie światowej, czy społecznie, że, no, że ten kapitalizm nie dał im tego, co chcieli, czy pedagogicznie, bo byli bitymi dziećmi, które miały bardzo dużo pretensji do swoich rodziców, ale nie mogły ich w ogóle wyrazić w tym porządku wychowania, więc tu było bardzo dużo gniewu, który nie mógł się wyładować. I ten gniew, który nie mógł się wyładować, no nie można było go na jakieś męskie przywódcze figury skierować, bo męskie przywódcze figury były święte. W związku z czym kierowało się ten gniew na taką zastępczą ofiarę, czyli Żydów. Zastępczy obiekt nienawiści. Tak, tak, dokładnie tak. Ja nawet używam takiego tam sformułowania. I ci Żydzi byli winni tych bijących ojców, winni tego kryzysu ekonomicznego, winni sankcji, winni wszystkiego. I Żydzi byli jednocześnie jakby dwiema różnymi grupami. Bo z jednej strony byli niegrzecznymi dziećmi, czyli byli właściwie w tej sytuacji, w jakiej ci ludzie sami się czuli, ci antysemici, więc byli niegrzecznymi dziećmi, ale takimi bardziej niegrzecznymi, więc trzeba je ukarać, ale z drugiej strony spiski, takie, no, więc tak, no, taka typowa antysemicka klisza z lat 20. czy wcześniej, wygląda tak, że Żydzi z jednej strony tam wszystkim zawiadują komunizmem, psychoanalizą, no wszystkim, co jakoś ten porządek podmywało, ale z drugiej strony Żydzi to najwięksi kapitaliści, największe fortuny, czyli z drugiej strony kręcą tym. No tak, czyli też stworzenie takiego, rozproszenie własnego dysonansu, który się nagromadził poprzez stworzenie nowego właściwie, no bo to jest... No nowej grupy, w której jak do kubła się wrzuca wszystko. No tak, i też jest dysonans. Tak, wszystkie swoje projekcje, więc z jednej strony Żydzi byli bardzo słabi, biedni, śmierdzieli tam czosnkiem, czy cebulą, czy, no, czyli takimi rzeczami, które jedli najbiedniejsi ludzie, ale z drugiej strony zachowywali się nie tak jak trzeba i tak dalej, ale z drugiej strony kontrolowali wszystko, czyli się taki pogarda dla tych, którzy nic nie mogą, tak jakby się wchodziła w taką dziwną reakcję chemiczną z zazdrością i gniewem, takim wypartym gniewem. I to też było, no to też było, bo tutaj ten Klaus Telwajt w takiej książce ona się nazywa Męskie fantazje. On analizuje, że tutaj faszyzm bardzo mocno odwoływał się do takich emocji, które są właściwie emocjami takich chłopców, takich no osób niedojrzałych, bardzo surowo wychowywanych, które są poddawane przemocy ze strony tych męskich figur, autorytetu, ale nie mogą na nią odpowiedzieć, ale mają strasznie dużą potrzebę przemocy. No i tutaj rzeczywiście ten populizm faszystowski, rzeczywiście ludzie byli zachwyceni tym, co faszyzm im proponował, bo z jednej strony ten faszyzm przypominał ten ich dom, w dużej mierze. Ruchy, tak? Tak, te ruchy, nawet te protofaszystowskie, przypominały ten dom, a z drugiej strony oferowały jakby rewolucję. Nawet oferowały jakąś tam równość. No te ruchy się nazywały socjaldemokracją. Tak, tak, tak. Mało tego tutaj. Bardzo... Czy socjalizm. Tak, no to akurat tak, oczywiście. No, były takie, chociaż no, też tu chcę powiedzieć, że historiografia co do tego się zgadza. Jakby i prawica, i lewica, i wszyscy generalnie. Całe spektrum, powiedzmy, historyków przytomnych zgadza się co do tego, że te słowa, które odwoływały się do... były zaczerpnięte ze zbioru tej nomenklatury lewicowej, no to było robione specjalnie po to, żeby jakoś wkręcić tę klasę robotniczą w ten nowy trend, który się wtedy, tym bardziej, że pamiętajmy o tym. Ale trzeba też powiedzieć, że przynajmniej ci te wielkie książki, o których powiedziałeś trochę z lekceważeniem, te wielkie książki twierdzą, że klasa robotnicza nie wkręciła się w faszyzm tak mocno, jak klasa średnia. Tak, tak, tak. To rzeczywiście i mało tego, to jest w ogóle też to, bo jest bardzo dużo na temat praktyki faszystowskiej,
Polski jest bardzo dużo oczywiście książek. I nie, ja je uważam, to znaczy, żeby była jasność, ja je uważam, nawet skłonny jestem je cytować. I jest w ogóle taki, jest w ogóle, bo dlaczego o praktyce faszyzmu właśnie jest tak dużo? Dlatego, że faszyzm tak naprawdę jest głównie praktyką. Jakby dopiero później do tego, czy tam, może nie później, bo to oczywiście na osi czasu może być wcześniej, ale chodzi o to, że mniejsze znaczenie mają same te koncepcje stricte ideologiczne dotyczące porządku, który będzie narzucony w jakimś obszarze tam państwowym, czy regionalnym, czy jakikolwiek by on nie był. Jest sprawa właśnie, wracam do tego, co powiedziałeś na samym początku a propos właśnie faszystowskiej praktyki tworzenia tych ruchów, bo to jednoznacznie, część przynajmniej tych książek, część z nich definiuje to jako właśnie takie kontrrewolucyjne ruchy, którym przewodzi klasa średnia, sfrustrowana różnymi tam sprawami ekonomicznymi, moralnymi i tak dalej. Ja jestem skłonny tutaj się zgodzić z tą interpretacją, ale zwróć uwagę jeszcze na to, jak wtedy w tym najbardziej klasycznym, powiedzmy, faszystowskim takim ruchu, którą przewodził Benito Mussolini, jakie tam były slogany? Jeden z tych sloganów, który ja sobie zapamiętałem bardzo dobrze, to było: im więcej wrogów, tym więcej honoru. To była taka, wiesz, no, taka fraza, która była strasznie eksponowana i ona była, a on jeszcze miny do tego robił, jak ktoś widział Mussoliniego na jakichś filmach, to on strasznie tam takie robił. Dzisiaj to wygląda jak Louis de Funès, przepraszam mówiąc, ale no wtedy epatował tym ludzi i właśnie jestem, no i dzisiaj sobie myślę, kurczę, więcej wrogów, więcej honoru, no nie przypomina cię to jakiegoś takiego dziwacznego, no nie, ja przynajmniej widzę, to rodzi mi się taka bardzo czytelna, no jest to męska fantazja. Tak, ale jest to męska fantazja, ale jest to, widzę to totalnie wśród tych właśnie w tych środowiskach zawodowych hejterów, którym się wydaje, że są zawodowymi rewolucjonistami, nie mają nic z nimi wspólnego, wśród tych właśnie środowisk, im więcej właśnie piany, im większej liczbie ludzi wciśniemy pineskę gdzieś tam, wiesz, we wrażliwą część ciała i oni tu, wiesz, się podskoczą, no to my wtedy na nich napadniemy jeszcze bardziej. To jest właśnie takie sztuczne tworzenie wrogów, których można, wiesz, który można tę sytuację eksploatować. A potem można, i to jest twórcze rozwinięcie właśnie tej frazy, można jeszcze zostać, wiesz, wielką ofiarą, położyć się i powiedzieć, ale oczywiście, no przecież na mnie te nagonki wzięły się stąd, że mój pierwszy artykuł, który był ogólnie no, napisany w bardzo emancypacyjnym tonie, korzystając z tego dorobku mojego, w którym zajmowałam się emancypacją, no ja tam napisałam, że to pojęcie TERF, czyli tej osoby, której trzeba tam wybić zęby, rozpuścić w kwasie czy inne ten, konstrukcja psychologiczna tego jest stricte faszystowska, bo jest to taka postać, która posiada kilka wykluczających się cech, tak jak Żydzi dla antysemity. Jest arcypotężna, może wszystko, jest totalnie uprzywilejowana, ale z drugiej strony jest jakimś zanieczyszczeniem, jakimś pasożytem, więc całe takie imaginarium, tak jak faszyści porównywali Żydów do szczurów na przykład, czy innych takich rzeczy, to tutaj jest tego mnóstwo. Oni na przykład mają, no już nawet znam personalia tych hejterów, oni mają takie metafory, że trzeba dezynfekować. Tak, domestosem coś tam. Domestosem trzeba dezynfekować przestrzeń. Jest to zupełnie taki, no, my to nazywamy w filozofii autorytarny model, żeby nie mówić zawsze faszystowski, to słowo też się strasznie wydarło. Tak, 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 i tutaj ten autorytarny motyw, czyli wrzucamy do jednego kubła rzeczy absolutnie ze sobą sprzeczne, w których jedną z najważniejszych rzeczy jest to, że wróg jest zarazem wszechmocny, jaki nic nie może, zarazem jest wszechmocny, jaki jest jakimś śmieciem, biedakiem. I trzeba to cały czas mówić, tym się nakręcać. Trzeba się cały czas nakręcać tym, że jak bardzo marginalny jest ten wróg, marginalny w sensie taki porównania z jakimiś żebrakami, z jakimiś zwierzętami, z jakimś zanieczyszczeniem, taką ewidentną porażką, no ale z drugiej strony zasugerować, że ten wróg nad wszystkim trzyma pieczę, jest totalnie uprzywilejowany. I odpowiedzialny za wszystkie twoje porażki. Za wszystkie porażki jest odpowiedzialny i w tej piwnicy z pękniętą rurą kanalizacyjną, no na szczęście te firerki niewiele mogą. No ja widziałam takie przeróbki w zamierzchłych czasach, że te hejterskie tezy były podkładane pod film Upadek. Ale no, tutaj się trochę śmiejemy, ale
jest to konstrukcja absolutnie autorytarna. Według takich klasycznych, według klasycznej recepty, tej opisanej przez Tellwhita, Alice Miller i Teodora W. Adorno. Ja jego chyba nie wymieniłam. On napisał taką książkę Osobowość autorytarna. No on był filozofem, socjologiem, natomiast on to napisał we współpracy z psychologami także. I to jest, no i to jest taka ważna książka, ponieważ on tam, no on tam, no oni tam duże badanie zrobili też tych postaw właśnie autorytarnych. I tutaj no oczywiście teraz już kwestionujemy część z tego badania, natomiast to najważniejsze rozpoznanie, że tam chodzi o pewien taki paradoks, o pewną taką projekcję, bo czym to się różni od lewicy? No bo z kolei tacy liberalni prawicowcy mówią, lewica, faszyści to jest właściwie to samo, ponieważ oni się sprzeciwiają jakiejś nierówności, używają jakiejś populistycznej kliszy. No czym się to różni? Rozpoznanie lewicy jest materialne. Ona mówi, tutaj wasza praca została wykorzystana przez kogoś tam i kogoś, wy nawet wynagrodzenia tak naprawdę za tą pracę nie dostaliście. Czyli zostaliście wyobcowani ze swojej pracy. Natomiast Benito Mussolini, czy Hitler, czy jakiś inni przedstawiciele mówią, wy się czujecie pokrzywdzeni, a winni waszego pokrzywdzenia są tam jacyś konkretni ludzie, przeważnie Żydzi, którzy właściwie ukradli wam to w sposób jakoś symboliczny, ponieważ nie widać, żeby to mieli, czego wam brakuje. Czyli musimy nabić pianę agresji, żeby nie było widać, że nie jest to oparte na materialnym rozpoznaniu, tylko jest wykorzystaniem poczucia krzywdy do tego, żeby zachowując jeszcze takie właśnie agresywne przekonanie, że czym więcej wrogów, tym lepiej, tak, tym większy honor. Tak, to no żeby tutaj to jest właśnie ta projekcja gniewu. To nie jest, no właśnie to jest jakby istotą faszyzmu, że on jest niematerialny, że on tak, bazuje... Jest w tym jakaś metafizyka polityczna. Oczywiście tak, że on jest całkowitym przyniesieniem. I nie zmierza, żeby była jasność, że to są ruchy, które są na pozór rewolucyjne, tak naprawdę są kontrrewolucyjne, ale nie zmierzają do żadnej egalitaryzacji. To jest tylko pomysł, to jest tylko taka, wiesz, taka firanka, że to ktoś wam coś, ale tu wcale nie jest powiedziane, że nastąpi równość. No ale one nie są równościowe, one są przecież oparte o kategorię wodza. Tak, ale zależałoby, żeby to wybrzmiało, żeby ktoś tam nie zarzucił, że czyli wy powiedzieliście, że lewica i faszyzm, no to samo, bo przecież tu są rewolucje i tam. No, znaczy nie, no jedno i drugie jest, przekształca historię, przekształca strukturę społeczną, przekształca strukturę własności. Natomiast jeżeli chodzi o takie rozpoznania, no to tutaj lewica się tym różni, że lewica no znaczy różne są lewice, tak, ale lewica rozpoznaje jakąś strukturę, która rzeczywiście istnieje, a faszyzm gra na emocji, udając rozpoznanie jakiejkolwiek struktury. Faszyzm w niczym nie ma racji. W niczym, w opisie, no jeżeli ja mam na przykład, przypomnę sobie różne poglądy, z którymi się nie zgadzam, na przykład libertarianizm, to libertarianizm da się znaleźć zdania, w których on ma rację. Natomiast z faszyzmem jest tak, że on, u niego wszystko polega na jakimś kłamstwie. No na jakimś przedstawieniu jako materii tego, co nie jest w ogóle materią, tylko jest jakimś uczuciem. Tak, ale wydaje mi się, że zwłaszcza w kontekście, bo taka jest też praktyka tych ludzi, którzy są właśnie, mają takie autorytarne, prawicowe, antyegalitarne tendencje. I tutaj moim zdaniem bardzo symbolicznym przykładem jest były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jestem daleki od tego, żeby nazywać go faszystą, tak samo jak jestem daleki od tego, żeby nazywać Kaczorana faszystą. I jeden i drugi miałby szansę zostać tym, oczywiście, ale nie uważam, żeby było adekwatne opisywanie ich w ten sposób. Natomiast oni mieli pewne, znaczy, zwłaszcza Donald Trump, no, miał takie inklinacje, które dość wyraźnie świadczyły o tym, że go fascynują tego rodzaju wątki polityczne. No i teraz, co było charakterystyczne dla jego publicznych wystąpień? Otóż to, policzono gdzieś to, że Trump kłamał średnio, a podejrzewam, że to są raczej konserwatywne setki, 6 razy dziennie.
No, ile wystąpień może być prezydent medialny? No może, nie wiem, 7, 8, no mniej niż Znaczy, 10 po prostu wystąpień kłamał w dziennie. sensie faktograficznym. Kłamał w sensie faktograficznym, ale tak, no albo manipulował, no więc wygłaszał tak zwane, jak to niektórzy mówią, półprawdy, ja lubię to nazwać półkłamstwami, bo to jest wtedy jakoś bardziej adekwatne moim zdaniem. I w tym kontekście wydaje mi się, że warto to uwzględnić jako pewien taki materialny przykład pochodzący z nieodległej bardzo przeszłości, gdzie mamy do czynienia z kolesiem, który stał się jakąś figurą, symbolem międzynarodowego tego takiego, no już niektórzy mówią alt-right i tak dalej, no już niech każdy sobie nazywa jak chce, ale tego ruchu, który ma ewidentne ciągoty do jakiegoś takiego autorytarnego, prawicowego projektu, który znaczy, może to nie jest dobrze jest, sformułowany. To jest bardzo ciekawe się nad tym zastanowić, bo tu miałabym wątpliwości, czy wyczerpuje właśnie ten opis tego autorytaryzmu, natomiast ma bardzo ciekawą linię tej godnościowości, tego honoru. I to jest, no bo honorem się nie najemy. A jest to bardzo, bardzo mocno to wybrzmiewa, to też jest rodzaj populizmu. Tak. I to jest właśnie tak jakby powiedzieć, coś wam się nie udało, jesteście ofiarami czegoś, jakiegoś kryzysu realnymi, tak? To my wam teraz damy całą masę honoru, jeszcze upokorzymy kogoś, żebyście wy się czuli lepiej. Tylko właśnie taka refleksja materialistyczna człowieka, który na to patrzy, jest taka: hej, my się tym honorem nie najemy. My tego honoru nie damy swoim dzieciom do jedzenia. To jest coś niematerialnego. To nie jest emancypacja. To nam zresztą, zwłaszcza jak to jest kosztem nabywanie honoru, to nie jest emancypacja, rzeczywiście tak. Tak, więc tutaj rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z czymś, co ty nazywasz idealizmem, tak? No bo idealizm to tam są całe rozpiski czymś. Dobrze, nie materializmem, okej. Okay. Tak, ale rzeczywiście jest to jakby taka próba najedzenia się ideami, faktycznie. No i teraz przechodząc do woke'u, no ja miałam taki ambitny plan, który trochę nie wiem, gdzie zrealizować, ponieważ jestem pokancelowana już tu i ówdzie, żeby opisać właśnie ten wokeness jako autorytaryzm, jako taką autorytarną dystopię, ponieważ tam jest bardzo mocne przeniesienie gniewu na kogoś, kto ani nie jest winny, ani jego upokorzenie nie zmieni na lepsze sytuacji tych ludzi. Jest to takie honorowo-godnościowe. To jest trochę tak, jak się biją kibice. My żeśmy zresztą chyba kiedyś używali tej metafory. I biją się kibice i jeżeli jedni kibice pokonają drugich kibiców, to nagle ten honor rośnie. Tak? No i tutaj, ale wynikają z tego tylko sprawy sądowe, zniszczenia, nie, destrukcje i rany, inwalidztwo. Tak, nie są to nowe meble. No, czy, tak. Więc tutaj jest bardzo podobnie. Upokorzy się kogoś, zatruje się komuś życie, czy będzie się próbować zatruwać życie, no tak jak z Rowling, które no, oni nie mogą znieść. No, Rowling jest zupełnie jak to wyobrażenie Żydów, faszystów. Cały czas są, tak. Ale ona jak ona może zarabiać? Wprawdzie faceci w show biznesie zarabiają znacznie większe pieniądze niż Rowling, ale kobieta zarabia. Kobieta zarabia strasznie duże pieniądze. Jeszcze ma czelność występować przez jeszcze ma swoje zdanie. No nie, ona jest bardziej uprzywilejowana niż najbardziej uprzywilejowana, niż Elon Musk. Niż, tak. No wiadomo. Tak. Więc tutaj mamy tak upokorzyć, tak, ale takie najgorsze jej życie, że przecież ona już dostawała jakieś groźby, że bomba jej wybuchnie. No w ogóle. Jakieś takie rzeczy, czyli ktoś tu się poczuje lepiej, sądzi, że poczuje się lepiej, jeżeli wyładuje jakąś taką okropną nienawiść, która ma rysy całkowicie tradycyjne. Znaczy, ja nie chcę tutaj używać słowa tradycyjny w jakimś negatywnym sensie, tylko że tradycyjne w takim sensie, że to co spotyka Rowling, jest totalnie mizoginiczne, patriarchalne. No tak naprawdę wynika z tego, że... A przyobleka się to władki feminizmu. Tak, a przyobleka się w władki emancypacji, a tak naprawdę jest właśnie takim przekierowaniem emocji typowo autorytarnym, ponieważ nawet jeżeli ta Rowling zmarłaby w wyniku wybuchu, a sprawców by nie złapano, to
tym ludziom, którzy ją hejtują, od tego się nie zrobi lepiej. Oczywiście, że tak. Na sam koniec powiem taką wątpliwość popkulturową co do filmów Tarantino. Pewnie znasz. No one tak, są tak. Wszystkie oparte na zemście. I ta zemsta jest przedstawiana jako coś, co byśmy zrobili, ale nie daliśmy rady zrobić. Niewolnicy, Żydzi w czasie wojny, zgwałcona kobieta. No i tutaj tak psychologicznie, znaczy, bo to się ogląda z przyjemnością, ale jest tu coś trochę nie halo, ponieważ no jeżeli mamy przepracować jakąś wielką krzywdę, na przykład gwałt, na przykład niewolnictwo, tak, no jakiś czy społeczność. Tak, czy na pewno trzeba to zrobić tak, jak w czwartorzędowych filmach filipińskich. Znaczy, absolutnie się tego tak nie robi. No właśnie. Ponieważ jeżeli zacznie się stosować przemoc, to się w tej traumie siedzi. Właśnie wszelkie sposoby przepracowania przemocy są dostrzeżeniem, czym ona naprawdę była. Takim, no tak jak mówiliśmy o tym, że mamy jakiś materialny obraz. Znaczy ten obraz jest straszny, ten obraz traumatyzuje, ale ten obraz nie może przejść w jakieś bachanalia gniewu, bo on wtedy jest nieprzepracowany. Tak, tak, bardzo bachanalia gniewu, bardzo ładnie powiedziane, ale też no, tutaj powiem tylko, że okej, oczywiście to jest niebezpieczne jako wątek pewien taki, który gdzieś tam wkracza powiedzmy do kultury masowej, ale chcę powiedzieć, to jest tylko film. To nie jest tutaj polityczna jakaś struktura, no, która... Nie, oczywiście, tak... ale dla mnie to jest ciekawe, ponieważ ta dyskusja się zaczęła, a potem nie była kontynuowana. Tak. I dla mnie puszczenie wodzy gniewu, gniew jest pozytywnym uczuciem, bo mówię o jakiejś niesprawiedliwości czy krzywdzie, ale jeżeli temu gniewowi damy się tak rozpędzić, to będzie z nim jak taką rzeką właśnie, która występuje z brzegów i niszczy. No tak, tak. No jeszcze nie słyszałem o powodzi, z której by coś wynikło pozytywnego. No i tym, tą materialistyczną obserwacją kończymy dzisiejszy odcinek. Wszystkim uprzejmie dziękujemy za to, że spędziliście z nami kolejne ponad 40 minut. Dziękujemy Wam za wszystkie komentarze, reakcje, lajki, subskrypcje i tak dalej. Zachęcamy do tego, żeby zapisać się na nasz newsletter na portalu Substack. Wszystkiego dobrego, pozostańcie zdrowi na ciele i umyśle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.